Pojawiła się światłość. Cześć, ja się nazywam Kuba Kaźmierczyk. Witam Was serdecznie w kolejnym materiale, który nagrywamy dla Was z naszym partnerem, czyli Fotoformą, sklepem fotograficznym, gdzie możecie znaleźć mnóstwo różnego rodzaju sprzętów fotograficznych i filmowych. A my po prostu wypożyczyliśmy kilka rzeczy od nich, żeby ponagrywać dla Was te filmy, żebyście zobaczyli, jak możecie osiągać konkretne efekty. Więcej o samych sprzętach, które wykorzystujemy, zobaczycie na samym końcu naszego filmu, no ale nie chciałem, żebyśmy zrobili tutaj takie suche recenzje, a weźmiemy po prostu sprzęt od Fotoformy z ich ogromnego rentala. Też możecie oczywiście z niego korzystać. No i chcemy go wykorzystać w praktyce. Co dzisiaj będzie tematem? No zobaczcie. Ja tu po prostu niknę w cieniu, jest ciemno. Klikam jeden przycisk na smartfonie naszego operatora i nagle robi się jasno, bo właśnie dzisiaj będę chciał pokazać Wam, w jaki sposób osiągnąć efekt takiego zachodzącego słońca, właściwie naturalnego światła, nawet wtedy, kiedy jest ciemno. Oczywiście do tego będziemy potrzebować lampy, no i będziemy potrzebować pomieszczenia, które będzie albo miało bardzo duży taras, albo będzie po prostu na parterze. Studio, w którym jesteśmy, czyli studio Stajnia we Wrocławiu, mieści się na parterze. I tutaj po prostu zza okna świeci nam lampa. A jaka lampa, zaraz Wam pokażę. Natomiast najważniejsze jest to, że dzięki lampie, która stoi za oknami, ja jestem w stanie utrzymywać złotą godzinę przez dowolną liczbę godzin. Mamy godzinę 16 pewnie około. Jest luty, konkretnie walentynki w dzień naszych nagrań. A teraz mamy złotą godzinę, mimo że niebo jest całe zachmurzone. Chodźcie, pokażę Wam, co mam tutaj ze sobą. I pokażę Wam, co nam robi taki efekt, który widzicie w tym momencie. Tutaj. Mam nadzieję, że dobrze jestem widoczny. Obok mojego samochodu postawiłem lampę. To jest Forza 720B, właśnie z rentala Fotoformy. To co prawda może być trochę słabsza lampa, wtedy im słabsza lampa, tym lepiej będzie sprawdzała się w trochę gorszych warunkach oświetleniowych, więc jeśli chciałbym użyć tutaj na przykład 150, 200, 300, no to wtedy najlepiej by było, żeby było ciemniej, bo ona wtedy będzie miała jakby więcej do powiedzenia. Natomiast jeśli mamy takie warunki jak teraz albo jaśniej, wczoraj robiłem z nią też zdjęcia przy jaśniejszych warunkach oświetleniowych, no to już dobrze mieć te 500 czy 700 watów. Oczywiście nie jest to tanie, ale wiecie, możecie to po prostu wypożyczyć do konkretnego projektu. Do tego postawiłem ją obok swojego samochodu, więc jakby miało się gdzieś to przewrócić, to raczej na mój samochód, który jest ubezpieczony, a nie na czyjś, który nie wiadomo jak to by było. Całość zamocowana jest na statywie Avenger 4050, który jest z kółkami i warto tego typu statyw mieć. To jest właśnie wspomniany Avenger, on kosztuje około 2500 zł, więc nie jest to tanio, ale z drugiej strony no ciężko o inny statyw, który będzie aż tak wysoki, który będzie aż tak stabilny. Oczywiście ja go dociążyłem. Tutaj mamy jeszcze podpięty balast. A co ważne, Forza 720B to jest lampa bikolorowa, 720 W, więc mega, mega dużo mocy. I do tego mam jeszcze soczewkę Fresnela FL20G, która skupia nam światło. Dzięki temu tego światła jest jeszcze więcej. Ono po prostu jest ostrzejsze, bardziej skupione, więc tak wygląda to moje światło. Wróćmy do środka, ja tutaj cały czas chodzę ze smartfonem, bo zaraz Wam pokażę, o co chodzi, jeśli chodzi o aplikację, bo jestem połączony tu z aplikacją. Tutaj zdecydowanie lepiej, bo jest troszeczkę cieplej. I teraz zobaczcie, mamy zachód słońca. Tu jest Agata, nasza modelka, która będzie nam pozowała o zachodzie słońca, ale może chcemy zrobić takie światło, które by bardziej symulowało wtedy, kiedy już to słońce jest wyżej. Takie zdjęcia też zrobimy. A może chcemy coś bardziej neutralnego, albo może nie taki zupełny zachód słońca, tylko może coś pośredniego, bo po prostu tutaj z aplikacji, bo lampa ma Bluetooth, jesteśmy w stanie sobie tym sterować. Za ciemno, znaczy jak mielibyśmy za jasno, albo mamy za ciemno, dodajemy mocy, no i w tym momencie mamy 100% tej mocy. Więc to jest nasze główne światło na dzisiaj. Odkładam tego smartfona, a moim aparatem, o którym poopowiadam Wam troszeczkę więcej, też z rentala właśnie Fotoformy, Leica SL2, czyli jeden z droższych aparatów pełnoklatkowych, które są na rynku, około 30 tysięcy złotych, do tego obiektyw 24-70 f2.8. Celowo dobrałem do tego właśnie taki aparat, żeby zobaczyć też, jak się pracuje
czymś z totalnie, totalnie wysokiej półki, ale to nie znaczy, że jeśli wy na przykład chcielibyście użyć tańszej lampy, na przykład FS300B, jak najbardziej, to też zadziała, tylko troszeczkę słabiej. Jak chcielibyście użyć tańszego aparatu, na przykład Sony A7 IV, czy nawet jeszcze czegoś tańszego, tak mi chodzi po głowie, coś jeszcze tańszego, Sony A7C i na przykład obiektywu 35-1.8, też jak najbardziej możecie to zrobić, no ale ja po prostu wziąłem ten aparat do recenzji i szczerze mówiąc, moje pierwsze wrażenia, totalny sztos. To znaczy, ten aparat jest jakby ociosany, tak jakby tutaj projektanci projektowali go siekierą, ale w dobrym tego słowa znaczeniu. Świetnie się trzyma, ma naprawdę bardzo fajną ergonomię, mimo że jest minimalistyczny. Wiem już, że trochę brakuje mi odchylanego ekranu, ja się przyzwyczaiłem do fotografowania z różnych kątów, ale więcej opowiem Wam na końcu tego filmu. Teraz będziemy fotografować, Agata już tutaj czeka, więc bierzemy się za robienie zdjęć. Pierwsze zrobimy tutaj, później przeniesiemy się na drugą ścianę i będziemy używać bardziej białego światła. Pierwsze zdjęcia, jakie zrobimy, to będę chciał, żeby to właśnie ciepłe światło padało bezpośrednio na naszą modelkę. Drugie zrobimy pod światło. No i teraz włączyłem sobie wykrywanie twarzy i wykrywanie oka. Zobaczymy, jakie tutaj ustawienia nam wyjdą. To jest tak, że ja akurat jeśli chodzi o ten aparat, no to nie korzystałem z niego jakoś wcześniej, więc nie jest to dla mnie takie bardzo, bardzo jasne. Ok, ustawię sobie czas na 1/60 sekundy ISO 800, więc to jest dość dużo. No ale tego światła wbrew pozorom aż tak bardzo dużo nie ma. Wy to widzicie mniej, jak to wygląda na ekranie mojego komputera. No i tutaj jest jeden problem, to były dopiero testowe zdjęcia. Oczywiście ja muszę się tutaj obniżyć, bo po prostu robię cień na Agacie. Więc ja większość tych zdjęć będę robił mniej więcej z tego poziomu. Ustawię sobie czas naświetlania na 1/100 sekundy, będzie troszeczkę ciemniej. No i tu Agata też się nie może za bardzo rozpędzać z pozowaniem. Czyli mamy 1/800, f2.8, 1/100 sekundy. ISO 800, przepraszam, 1/100, f2.8. Super. Super. I mimo, że aparat nie ma detekcji fazy, to naprawdę bardzo fajnie ten autofokus tutaj działa. Super. I na mnie. Super. Jak to wygląda? No powiem szczerze, że też te kolorki z lajki naprawdę, naprawdę super to wygląda. Świetnie. Super. Świetnie, troszeczkę poziomów jeszcze zrobimy. O, i to jest coś, co widzę od razu, że jeśli chcę fotografować tak, to ten wizjer zasłania mi dość mocno ekran i jednak ta moja pozycja nie będzie taka wygodna. Super. Super. I uważam, żeby nie zrobić nam tutaj cienia. OK, użyjemy sobie 70 mm. Świetnie. A wejdziesz teraz sobie głębiej trochę na to, na tę sofę. Ja teraz z kolei przejdę na tę stronę. O, fajnie. Świetnie. Super. A wstaniesz sobie jeszcze? Okej, aha, no tak, buty masz jeszcze, to trzeba je rzeczywiście usunąć. O, i super. Troszeczkę, wiesz co, musisz podejść do przodu. Bo tam już się kończy światło. Super, super. Świetnie. Bardzo fajnie ten aparat pracuje. No i to światło tutaj jest naprawdę ekstra. Super. OK, zrób teraz kroczka do przodu tak, żeby stanąć sobie tutaj jakby już na ziemi, na dywanie i zrobimy zdjęcie takie bardziej portretowe. O, świetnie. Świetnie. I na mnie spójrz. Super. I przodem teraz. I zobaczysz, że to jest właściwie 90% to jest sztuczne światło. Świetnie. Świetnie. Super. Super, super. Troszeczkę wolniej. Ekstra. No tutaj te pliki są duże, więc one przychodzą z takim delikatnym opóźnieniem. OK, zrobię teraz jeszcze poziomo. A zobaczymy jak tu... Ale wizjer.
jakbym do kina wchodził. Super. I troszeczkę jeszcze bliżej do mnie. I ręce w dół. Okej, super. Super. A opuścisz sobie jeszcze tę koszulę z ramion lekko. Aha, tak właśnie. Aha, super. Super. Świetnie. Super. Jeszcze portret. Super. I na mnie. Świetnie. Bardzo ładnie to wygląda. A teraz zamienimy się miejscami. Ty sobie usiądziesz tutaj, ja zabiorę swój komputer i zrobimy jeszcze zdjęcia pod światło. Więc lekka zamiana ról. Tutaj musi być to podłączone. Okej. Okay. No i tutaj ten autofokus nie do końca sobie radzi. Ale nie. Daje radę? Daje, tylko jest za ciemno. Więc jak jest za ciemno, to muszę sobie podwyższyć ISO. Więc muszę znaleźć to w menu. Nie, to nie jest to. O, jest. Dajemy ISO 1600. O, jest OK. Bardzo ładną flarkę tutaj mi ten obiektyw złapał. Ja przepraszam Was za moją pozycję, ale nie jestem w stanie robić tego w innej pozycji. Super. Świetnie. I na mnie. A usiądziesz sobie tak bezpośrednio w moją stronę. O. O, świetnie. Ja jeszcze sobie wydłużę czas naświetlania. Bo jest troszkę za ciemno. Okej, to dajemy tak F2.8. 1,5 sekundy będzie. Super. Albo w sumie mogę się nie bać. Damy sobie ISO 3200. To jest jednak bardzo drogi aparat, więc ja też się po nim spodziewam naprawdę dużo dobrego. Super. Ekstra. Okej. Zrobimy to tak jeszcze. Świetnie. Super. Bardzo mi się to podoba. Świetnie. Nie da się ukryć. Nie będę Was tutaj ściemniał. Autofokus nie jest tutaj najlepszy. W Canonie działa mi to lepiej. Super. Ale jak już złapię, to jest OK. Świetnie. OK, zrobię trochę szerzej jeszcze. Mhm, super. Super. Ekstra. A, teraz widzę swój komputer. To tego nie chcę. OK, i na mnie tutaj. Super. Świetnie. Jeszcze kilka poziomów. Troszeczkę dam sobie 35 mm. Super. Mhm. Tak, przytrzymaj, przytrzymaj. Nie ruszaj się. I teraz na mnie spójrz. Super. Jeszcze wpuścimy. O, tak jest pięknie. I słuchajcie, jest, ja się tak śmieję, bo mamy godzinę 16, jest mega paskudne światło, tak w ogóle, tak to naturalne. I nagle patrzę na ekran mojego aparatu i na to, co się dzieje na komputerze i to są dwie zupełnie, wiecie, to jest takie oszukaństwo, ale to jest piękne, że właśnie tak naprawdę wypożyczając za jakąś niewielką kwotę, czy kupując, no już oczywiście za większą kwotę, mając pomieszczenie, które mieści się na przykład właśnie na... To może być apartament, to może być domek letniskowy, to może być studio, ale jeśli jesteśmy na parterze, to jesteśmy, jeśli mamy brzydką pogodę, jest ciemno, jesteśmy w stanie wygenerować naprawdę przepiękne światło, tak jak my to robimy teraz. Ja tutaj oczywiście już bym mógł skończyć robić te zdjęcia, ale ciężko jest mi przestać, bo wygląda to naprawdę świetnie. Super. Super. Jeszcze
Ja wiem, że chcesz patrzeć na zdjęcia. To jest właśnie zawsze krzyczę na modelki, w cudzysłowie oczywiście, jak mi odjeżdżają wzrokiem na komputer. Super. Super, super. Ostatnich kilka klatek. Ekstra. Jeszcze. O. No i tu autofokus mi odjechał. Tu jest ok? Jest. Dobra. A zrobisz jeszcze z włosami, żeby ich mieć więcej i trochę na twarzy. To będą nasze ostatnie fotografie. Ok. O, tak, tak, tak. Świetnie. Super. Super. Dobra, słuchajcie. Tutaj Piotrek już zastał nam się z kamerą. To są nasze pierwsze zdjęcia, to co nam wyszło. Zobaczcie, że to wcale nie musi być trudne, bo tak naprawdę to jest tylko jedna lampa na parterze, na dużym statywie, aparat i tyle. Ale zróbmy jeszcze jedne zdjęcia, a o tym za chwilę. Teraz zrobimy kolejne zdjęcia. Zobaczcie, jakie to światło nadal jest piękne, przy czym zmieniłem jego temperaturę barwową. Co prawda cały czas mnie tutaj korciło, żeby fotografować o sztucznym zachodzie słońca, szczególnie, że brakuje tych zachodów słońca w tym momencie, kiedy mamy środek lutego. No to teraz zrobimy zdjęcia w trochę innym klimacie. Agata też się trochę przebrała, więc będziemy robić zdjęcia tak, jakby te zdjęcia powstawały za dnia. Więc idę teraz po mój aparat. Lampę po prostu przestawiłem, żeby świeciła na inną ścianę. No i biorę tę Leica SL2. Cały czas mam tethering. No i zobaczymy. Mam ISO 800, 1/100 sekundy i f2.8. I teraz, Agata, musisz pamiętać, że z tamtej strony masz światło, więc bardziej pracujemy w tamtą stronę. Super. Super. I spójrz tutaj na mnie. Świetnie. Robimy troszeczkę bliżej. Super. No i tu już autofokus bardzo fajnie działa. Zdecydowanie lepiej niż pod światło. O, i zróbmy to tak. Super. Ja nawet skrócę sobie czas naświetlania do 1/125 sekundy. Świetnie. Super. I cała postać właśnie. Świetnie. I troszeczkę od spodu. Uwielbiam właśnie też fotografować od spodu. I teraz stań sobie na wprost mnie. Złap się w pasie. O, ekstra. Świetnie. I znowu robimy plan amerykański. Super. Ja uwielbiam pracować z zoomami. Ze względu na to, że mogę sobie bardzo różnicować fajnie kadry. Okej, okay. Teraz jakbyś Agata stanęła sobie na tle, ale wiesz co, w sumie bliżej mnie. Mhm. Okej, okay. I robimy bliżej portret. Świetnie. Teraz ja sobie jeszcze skrócę czas naświetlania. O, świetnie. Cały czas uważam, żeby nie robić cienia na Agacie. Okej, okay, fajnie. Jeszcze chwilkę. Super. Albo zmniejszę sobie ISO. Bo tego światła tutaj teraz jest więcej. Chodź do mnie jeszcze, Agata. Mhm. O, jest super. I bardziej na wprost teraz. Super. OK. I teraz poziomy portret. Świetnie. Świetnie. Super. O, właśnie tak też jest bardzo fajnie. Jeszcze chwilę. Mam jedną teraz 200 sekundy. ISO 400
F28. Super. Świetnie. I znowu chciałbym, żebyś włosy zrobiła takie, wiesz, żeby były... Trochę ich na twarz możemy dać. Świetnie będzie. O. O, fajnie. Świetnie, świetnie. Okej, okay, ja teraz tu. O, fajnie, fajnie, fajnie. Bardzo fajnie. Super. O, i na mnie teraz spójrz? Na mnie? Świetnie. Świetnie. O, i niżej głowa? Jeszcze niżej? O, tak, 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 tak. Przytrzymaj chwilę. Super. Słuchajcie, ja tu mogę fotografować i fotografować, bo to jest mega takie hipnotyzujące też dla mnie jako dla fotografa. Słuchajcie, jak to się sprawdza i dlaczego w ogóle pomyślałem, żeby zrobić taki materiał dla Was? Bo w Polsce zima trwa z 8 miesięcy w roku. Oczywiście przesadzam, ale wiecie, o co chodzi. To jest tak, że często niestety jesteśmy zdani na to, że mamy po prostu mega ciemno, albo fotografujecie, na przykład pracujecie na etacie i fotografujecie, możecie fotografować dopiero po 16, po 17, kiedy jest już ciemno. A tęsknimy za takim światłem, więc jeśli macie taką możliwość, na przykład możecie poszukać takiej przestrzeni jak ta, czyli to jest akurat stajnia studio we Wrocławiu. Tutaj z uprzejmości naszego kolegi Piotrka możemy korzystać z tego studia, można też je po prostu wynająć na godziny. No i ono jest na parterze, to studio. Ja mogę po prostu wystawić obok na parking tę lampę, ale możecie wynająć jakiś domek letniskowy, możecie wynająć na przykład salon fryzjerski. Ja też w salonie fryzjerskim moim zaprzyjaźnionym robiłem sesję z bardzo podobnym oświetleniem, tyle że już zupełnie w ciągu nocy. Możecie pomyśleć o apartamencie, który będzie mieścił się nawet w bloku na parterze albo będzie miał jakiś duży taras i już jesteśmy w stanie osiągać takie efekty. Wcale to nie musi być bardzo trudne. Ja co prawda znowu wykorzystuję dzisiaj drogą lampę, ponad 8000 zł, możecie ją wypożyczyć. Możecie użyć i kupić na przykład tańszą FS300B od również Nanlite'a, też świetnie się sprawdzi i możemy zrobić i zachód słońca i możemy zrobić takie światło w ciągu dnia i sprawdza się to. Mam nadzieję, że udowodniłem Wam zdjęciami, że ten efekt jest naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo fajny. Sam sprzęt, lampa sprawdziła się świetnie, Leica, to są moje takie pierwsze wrażenia, fotografuję nią właściwie można powiedzieć pierwszy raz. Brakuje trochę odchylanego ekranu i autofokus pod światło nie działa jakoś wybitnie, ale patrzyłem na jakość ISO 3200, sztos, super jest. Więc tyle na teraz ode mnie, my przenieśmy się do biura, podsumuję jeszcze ten sprzęt, a Wy możecie cieszyć się jeszcze kilkoma przebitkami, do zobaczenia w biurze. I tyle. Leica SL2 24-70 też z tym samym znaczkiem, to aparat i obiektyw, z którego korzystałem podczas naszej sesji. Jak się bierze ten aparat w ręce, to jest takie totalne, totalne wow. Chyba nie ma lepiej zrobionej pełnej klatki na rynku. Jak wziąłem później do rąk R6, to nagle się okazało, że jest taką wręcz zabawką, mimo że to też jest bardzo dobrze zrobiony aparat. Tutaj mamy po prostu kawał ciosanego chyba siekierą metalu. To jest aparat ciężki, niesamowicie wygodny, jeśli chodzi o jego konstrukcję, niesamowicie elegancki. Jeśli chciałbym postawić sobie aparat na półce, no to pewnie chciałbym zobaczyć tą Leica SL2 i tutaj też są różne opinie, na przykład niektórym znajomym się ten aparat podoba, niektórym nie, a mi się totalnie podoba. Ta czerwona kropka też, nie da się ukryć, robi tutaj robotę. Zresztą mam kilka lajek, jedną cyfrową, trzy analogowe u siebie na półce i jak wchodzę do swojego biura, to tak sobie lubię na nie spojrzeć, po prostu zdobią półkę. No ale wiecie, to jest tak, że aparat nie ma tylko wyglądać, ale ma też robić robotę. I tutaj nie jest tak, że jest idealnie, ale
nie jest też tak, że jest w jakikolwiek sposób źle. To, co mi się przede wszystkim podoba w tym aparacie, to jego właśnie ta ascetyczność. To znaczy, nie mamy wszystkich przycisków opisanych, ale programujemy je do swoich potrzeb. Menu ma zaledwie bodajże 6 czy 7 zakładek, podczas gdy w innych aparatach często 7 zakładek mamy tylko i wyłącznie do jednej takiej większej karty, żeby ustawić na przykład tryb fotografowania czy sam autofokus. Tutaj oczywiście wszystkie potrzebne opcje są, ale on przeładowany nie jest i mega wygodnie się go obsługuje. Tak naprawdę ja posiedziałem sobie z nim jeszcze po naszej sesji jakąś godzinkę i już właściwie wszystko mam pod palcem, wszystko mam zaprogramowane pod siebie. U góry mamy też bardzo fajny, czytelny ekran OLED, z którego wbrew pozorom dość sporo korzystam, z tego względu, że tutaj mamy z tyłu nieodchylany w żaden sposób ten ekran. I to jest niestety minus. Znaczy, jak już przyzwyczajicie się do fotografowania z odchylanym ekranem, to ciężko będzie Wam wrócić do takiego przyczepionego na stałe, w żaden sposób nieodchylanego. Szczególnie, że mamy tutaj wizjer i ten wizjer jest ogromny. Jak przykładamy do niego oko, mamy wrażenie, że wchodzimy do kina. On jest rewelacyjnej jakości, no generalnie wszystko naprawdę świetnie, ale wizjer jest duży i wystający mocno poza korpus. A co za tym idzie, jeśli nawet fotografuję z takiej wysokości, gdzie aparat jest jakieś 20-30 cm pod moimi oczami, to już nie widzę, co jest na ekranie. Z tego względu, że ten wizjer najzwyczajniej zasłania to, co jest na samym ekranie. Więc ja, żeby widzieć cały ekran, muszę go podnieść mniej więcej do tej wysokości. Więc de facto i tak fotografowałem więcej, przykładając oko do wizjera, niż patrząc w ten ekran. Oczywiście tutaj ja nie mogę krytykować ani jednego, ani drugiego podejścia. Niektórzy fotografowie mówią, że tak to się nie fotografuje, że tak to się nie fotografują Japończycy na wycieczkach, ale dlaczego mamy nie korzystać z tej technologii, którą mamy dzisiaj? I niestety fotografowanie Leica SL2 w ten sposób, czyli na japońskiego turystę, nie jest zbyt wygodne, a ja wbrew pozorom to uwielbiam i uważam, że dzięki temu bardziej różnicuję kadry. Jeszcze jedna rzecz trochę w ergonomii nie do końca mi pasuje, tu czegoś brakuje. To znaczy tutaj wolałbym, żeby na przykład było kolejne koło nastaw, albo żeby ten joystick, który jest swoją drogą świetny, żeby był przeniesiony tutaj. Ja mam dość małe ręce, więc do tego joysticka miałem po prostu troszeczkę daleko. To znaczy on już jest na maksymalnym wysięgu mojego kciuka. Wolałbym, żeby albo mieć dłuższego kciuka, albo żeby ten joystick był troszeczkę tutaj bliżej. Natomiast to są takie jakby minusy ergonomiczne z mojego punktu widzenia, z punktu widzenia osoby, która fotografuje na co dzień innym sprzętem, czyli rewelacyjna jakość wykonania, rewelacyjny design i trochę braków takich ergonomicznych, szczególnie pod kątem tego wizjera, który mocno wystaje i tego ekranu, który tutaj jest dość mocno zasłaniany. Samo fotografowanie i autofokus i ten obiektyw, jak mi się z tym pracowało. Autofokus tutaj pracuje w oparciu o detekcję kontrastu i da się to odczuć. Wcześniej bardzo podobne zdjęcia robiłem R5, podobne zdjęcia robiłem R6 i nie da się ukryć, że tutaj w tych modelach ten autofokus był bardziej pewny, był bardziej przewidywalny i nie odjeżdżał mi. A tutaj fotografując pod światło, on lubi się zgubić. On coś przepompował i nagle gubił w ogóle fotografowaną postać. Przy zdjęciach ze światłem było ok, było jak najbardziej w porządku, ten autofokus był szybki, przewidywalny i tak dalej, ale kiedy te warunki oświetleniowe były już trudniejsze, czyli pod światło, no to on się tutaj w porównaniu do Canona po prostu gubił. Ja liczę na to, że po prostu Leica SL3, która mam nadzieję niedługo wyjdzie, dostanie już detekcję fazy, szczególnie, że tutaj mamy współpracę z Panasonicem, zarówno jeśli chodzi o aparaty, jak i obiektywy, no to teraz Panasonic S5 Mark II wyszedł i ma detekcję fazy, więc liczę, że w Leica SL3 taki autofokus również zawita. Sama matryca, 47 milionów pikseli, rewelacyjne kolory, rewelacyjna jakość też na wysokim ISO, więc tutaj mamy w pełni zawodowy aparat i tutaj nie mogę powiedzieć po prostu nic złego. Matryca też jest stabilizowana, co również działa jak najbardziej na plus. Jeśli chodzi o obiektyw, też bardzo fajny, świetnie wykonany, bardzo mi się podoba ten taki estetyczny znowu design. Fajnie by było może, gdyby ta osłona przeciwsłoneczna była troszeczkę lepiej zintegrowana z korpusem samego obiektywu. Też bardzo dobry optycznie, jakby jeśli chodzi o pracę pod światło, wolałbym też, żeby troszeczkę lepiej pracował. Łapał mi czasem takie zielonkawe flary,
i łapał też takie malutkie koraliki. Akurat w 28-70 moim kanonowym, ja cały czas troszeczkę się do tego odnoszę, bo ten obiektyw kosztuje 13 tysięcy złotych, Canon jest 1 EV jaśniejszy, ale kosztuje 16 tysięcy złotych, tam nie mam tego problemu. Tutaj on delikatnie flarował pod to światło, więc trzeba też wziąć to pod uwagę. No i też obiektyw wtedy też dłużej szuka tej ostrości za sprawą tego, że nie mamy tutaj detekcji fazy, więc cały aparat, on mi się super podoba. Bardzo chciałbym taki zobaczyć w mojej kolekcji aparatów, no ale trzeba za to zapłacić, bo taki zestaw kosztuje około 43 tysięcy złotych. Czy to jest warte tych pieniędzy? Przy lajce nie można tak powiedzieć, czy coś jest warte, czy przeliczamy to, tak wiecie, 1:1 możliwości do ceny. Lajkę kupuje się trochę sercem i ja to w pełni rozumiem. W Polsce często mamy takie podejście, że wszystko musi mieć najlepszy stosunek jakości do ceny. I ja na przykład, kiedy fotografuję moją Leica M9, fakt, że ona już ma swoje lata, bardzo lubię nią fotografować z tego względu, że ona daje mi takie trochę inne podejście do fotografowania. No, tam fotografuję wolniej, ten aparat jest stary i też jakby sam z siebie nigdy nie był szybki, nie ma autofokusu. Ale tu na pewno, w związku z tym, że te aparaty są drogie, płacimy też troszeczkę za to, że one są robione w Europie, że są właśnie rewelacyjnie wykonane. W tym momencie tutaj kiedyś zawsze było tak, że Leica trochę odstawały swoimi możliwościami technicznymi od innych aparatów, ale nadrabiały właśnie tym wykonaniem, tą historią, tego typu rzeczami. Tutaj mamy w pełni zawodowy aparat, który śmiało może konkurować z aparatami typu właśnie Canon R5, Sony A7R, myślę Mark IV bardziej, Panasonic S1R, przy czym płacimy za to zdecydowanie więcej, ale też z drugiej strony wiemy, za co płacimy. Płacimy za to wykonanie, płacimy za to, że to jest po prostu Leica. I po prostu ja totalnie rozumiem osoby, które chcą kupić Leicę, bo chcą mieć Leicę. I nie można im tego odebrać. Nie jest to najlepszy stosunek jakości do ceny, ale nie idzie się po to, żeby, wiecie, kupować Leicę, żeby ona miała najlepszy stosunek jakości do ceny. To jest świetny aparat za bardzo duże pieniądze. I na tym skończymy. Bardzo Wam dziękuję. Bardzo mi się podoba ten aparat. Trochę szkoda tego ekranu i tego autofokusu, ale jest super. Nanlite Forza 720B to była ta lampa, która tworzyła mi właśnie ten efekt, który widzieliście. Zrobiła na mnie niesamowite wrażenie, to znaczy daje mnóstwo tego światła. Jakbym miał 300 W, też dalibyśmy radę, ale mając 720 miałem dużo większy komfort pracowania właśnie z tymi konkretnymi warunkami oświetleniowymi. Szczególnie, że oświetlałem tak naprawdę całe pomieszczenie. Sama lampa, bo to jest jednostka świecąca, jednostka sterująca z zasilaniem. Wygląda to w ten sposób, że mamy te dwa elementy. Czasem jest to trochę upierdliwe, bo to musimy przymocować do statywu, tutaj podłączyć dwa kable i tak dalej. Ale tak czy inaczej, właśnie tak wygląda linia Forza w Nanlite, a mamy też linię FS, tyle że tam mamy maksymalnie 300 W. To są monobloki, trochę tańsze, a właściwie dużo tańsze, ale też mające swoje plusy i minusy. Ale dzisiaj skupmy się na tej lampie. Świetne wrażenie na mnie zrobiła. Do tego jest bikolorowa, więc oczywiście przy bikolorze te 720, jak porównamy moc 720 i 720B, no to bikolor będzie słabszy, ale tylko o około 25%, więc tak czy inaczej tego światła tutaj jest całe mnóstwo. Ale plusem bikolora jest to, że możemy po prostu za dotknięciem magicznej różdżki, przekręceniem jednego pokrętła, osiągamy różne efekty. Możemy też żelować te lampy, prawda? Dodawać filtry chociażby CTO, ale to jest kolejny jakiś element, który musimy tutaj wykonać, przykleić i tak dalej. A tu przekręcamy, czy w aplikacji zmieniamy temperaturę barwową i mamy totalnie inny efekt. Lampa jest świetnie wykonana, jest dość ciężka, ma co ważne jeden taki element, którym blokujemy pochylenie tej lampy. Mamy duże mocowanie statywowe do zwykłych statywów oświetleniowych, ale też do tych statywów cięższych. Ja używałem Avengera 4050 i po prostu lampę wsunąłem w statyw, a nie statyw w lampę, więc to się naprawdę bardzo fajnie trzymało. Tutaj mamy jednostkę sterującą i co ważne, możemy regulować moc tego światła, nie w zakresie procentowym, to znaczy nie co 1%, tylko co 0,1%, więc szczególnie przy niskich mocach będzie miało to naprawdę sporo znaczenia, szczególnie jeśli chcemy pracować na jakiejś bardzo mocno otwartej przysłonie, lampa jest gdzieś blisko, więc tutaj to jak najbardziej na plus. Mamy też wbudowany Bluetooth, więc łączymy się z aplikacją, klikamy w telefonie i wszystko nam tutaj działa. Mamy też efekty, więc jeśli chcecie jakiejś paparazzi, zepsuty telewizor, to wszystko tutaj mamy. W porównaniu do, bo jakby w tym momencie Nanlite ma drugą serię Forzy, ale tylko Forzy 300 i Forzy chyba 200 i 500.
Tutaj 720 już jakby ma właściwie wszystkie elementy tej drugiej generacji, czyli ten zasilacz jest bardziej rozbudowany, jest też świetnie zbudowany, mamy też jakby sam z siebie jest radiatorem, czyli mniej więcej tak jakbyśmy to porównywali, to lepiej porównywać to do drugiej generacji Forzy 300 czy Forzy 500. Tutaj, co ważne, ta lampa może być zasilana bateryjnie, oczywiście przy użyciu dużych baterii VLOG, one też swoje kosztują, trzeba mieć do tego ładowarkę, ale jest taka możliwość, żeby zasilić taką lampę z baterii w plenerze, co jest niewątpliwym plusem. Całość kosztuje 8300 zł, nie jest to mało, ale z drugiej strony otrzymujemy mega mocną lampę, która po prostu sprawdzi się świetnie w wielu, wielu sytuacjach. Ja wolę mieć mocniejszą lampę i móc ją skręcić, żeby świeciła słabiej niż w drugą stronę. Aktualnie oświetlam się Forzą 300, ona pracuje na około 30% swojej mocy, więc, ale mam zapas. Jakbym odsłonił okna, byłoby jasno za oknami, dałbym 100%, byłbym odpowiednio wyeksponowany, ale tło nie byłoby przepalone, więc wolę mieć zapas tej mocy, a tutaj zapasu tej mocy w 720 jest naprawdę sporo. Wykorzystywałem też, nie mam akurat w tym momencie przy sobie, Nanlite Fresnel FL20G, czyli nakładkę właśnie z soczewką Fresnela, która bardzo fajnie skupia nam światło, jesteśmy w stanie uzyskać takie światło, można powiedzieć, hollywoodzkie, szczególnie, że kiedyś korzystało się, nadal się korzysta właśnie z tego typu oświetlenia na lampach Arri chociażby i to daje niesamowity efekt. Możliwość skupiania tego światła, mamy też wrota wbudowane, sama ta nakładka też nie kosztuje dużo, bo około 700 zł, a w zestawie mamy właściwie wszystko, czego potrzebujemy. Moim zdaniem to jest takie must have, jeśli kupujecie tego typu lampę. Ja też bardzo często wykorzystuję to na mojej Forzy 300 czy FS300B. Do tego jeszcze wykorzystywałem, nie ma tutaj z nami go, bo jest zbyt wielki, żeby zmieścić się wygodnie w tym pomieszczeniu, statyw Avenger 4050 i to jest mistrzostwo świata. On jest mega duży, mega ciężki, ale jest na kółkach. Więc mogę go, ja go po prostu woziłem po tej ulicy, jak chciałem zmienić kąt padania tego światła. Ma 5 metrów wysokości, więc i do tego 30 kg udźwigu, jeśli nie wyciągamy booma. Sam też jest boomem, więc w warunkach studyjnych, ja bardzo często robiłem przy użyciu tego statywu Beauty, gdzie lampa była na bardzo długim wysięgu, no i mogłem jakby nie przeszkadzać sobie nogami tego statywu, lampa była centralnie nade mną i fotografowałem w ten sposób, właśnie robiłem zdjęcia beauty, ale też może służyć nam jako zwykły, bardzo wysoki, bardzo stabilny statyw. Dodatkowo widzieliście, dociążałem go workami z piaskiem i jeszcze jedna rzecz, ten statyw ma w sumie jeden minus. Minus ma taki, że akurat nie ma windy, bo jednak jeśli lampa jest ciężka, a to lekkie nie jest, sama soczewka też nie była lekka, no to trzeba mieć trochę siły, żeby go podnieść na te kilka metrów razem z tą lampą. Natomiast prócz tego, jeśli mamy trochę siły więcej niż ja, no to sprawdza się totalnie rewelacyjnie, a mając niższy statyw nie byłbym w stanie osiągnąć takiego efektu, jak widzieliście właśnie na naszym filmie. Więc z takiego zestawu korzystałem. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Oczywiście, jeśli jesteście zainteresowani tym sprzętem, uderzajcie do Fotoformy, tam na pewno sprzedawcy Wam mocno pomogą. A ja tymczasem jeszcze raz dziękuję i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Cześć!